Proszę Państwa, przechodzimy do projektu 2, numer 2. Projekt zarządu, również opinia Komisji Rewizyjnej pozytywna w sprawie dzielnicowego budżetu partycypacyjnego, czyli obywatelskiego. Rada Dzielnicy 18 Nowa Huta przystępuje do udziału w dzielnicowym budżecie partycypacyjnym w roku 2014. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji, proszę się zgłaszać. Pan radny Poremski. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, ja mam tu takie może troszkę odrębne zdanie, zresztą nie tylko ja, bo to dużo mówię w tym temacie, ponieważ wyjątkowo ten budżet partycypacyjny w naszej dzielnicy, myślę, że nie przyniesie żadnych efektów, ponieważ większość prac, które jest robione, jak Państwo wiecie, sami ustalacie, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, ustalacie, wyraźnie mówię, a druga sprawa to jest to, że znaczna część prac jest ustalana na podstawie informacji mieszkańców, bo mieszkańcy również przychodzą na dyżury do Państwa i decydujecie przykładowo, czy zrobienie tu chodnika, czy zrobienie tam ogródka i tak dalej. W związku z tym pewnie w niektórych dzielnicach, gdzie jest, może powiem tak, są dzielnice, gdzie nawet niektórzy mieszkańcy nie wiedzą, gdzie jest dzielnica. Natomiast u nas raczej to nie jest, bo mieszkańcy wiedzą, gdzie jest dzielnica i dużo mieszkańców przychodzi, którzy biorą, że tak powiem, czynny udział w tym, co by chcieli, żeby było zrobione. W związku z tym według mnie raczej to efektu żadnego nie przyniesie. Zresztą jak Państwoście słuchali, pan prezydent Jacek Majchrowski na Radiu Kraków wypowiadał się właśnie w tym temacie, że on raczej jest sceptyczny co do tego. Zresztą w Radzie Miasta w budżecie na 2014 jest tylko objęte 3 miliony złotych. Samo to mówię, 3 miliony złotych. Tak, 18 w ogóle tak. To są bardzo małe pieniądze. Widać, jak do tego podchodzą, ponieważ, tak jak powiedziałem jeszcze raz, większość mieszkańców to, co chciałaby zrobić, to przychodzi do dzielnicy, gdzie dzielnica jest to robione. Także ja tu mam, nie żebym był przeciw zdecydowanie, ale mam taki pogląd, że tak powiem, sceptyczny co do tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa jeszcze głos w dyskusji? Nie widzę. Proszę Państwa, ja chciałbym przeczytać pismo dotyczące tegoż zadania. W związku z przeznaczeniem w budżecie miasta Krakowa na rok 2014 środków finansowych realizacji budżetu obywatelskiego przez dzielnicę miasta Krakowa zwraca się z uprzejmą prośbą o podjęcie przez wszystkie rady dzienne na swoich najbliższych sesjach w miesiącu styczniu stosownych uchwał o przystąpieniu bądź nieprzystąpieniu przez Radę Dzielnicy do udziału dzielnicowego w budżecie obywatelskim na rok 2014. Jednocześnie informuję Państwa przewodniczących i Radę Miasta Krakowa, planuje przyjąć harmonogram realizacji dzielnicowego budżetu obywatelskiego zgodnie z zapisami określonymi w projekcie tego harmonogramu. W terminie do 31 marca grupa 10 mieszkańców dzielnicy mających prawo wybierania w Radę może zgłosić do zarządu propozycję zadań. W terminie do 30 kwietnia jednostka realizująca wskazana przez prezydenta miasta przeprowadza weryfikację formalną złożonych zadań, określa koszty realizacji zadań oraz propozycje harmonogramu realizacji, przygotowanie wraz z wykonaniem. W terminie do 31 zarząd dzielnicy przeprowadza wśród stałych mieszkańców dzielnicy głosowanie preferencyjne, w którym dokonywany jest wybór zadań przeznaczonych do realizacji. Wyrażam przekonanie, że wszystkie rady dzielnic podejmą uchwały o przystąpieniu do programu budżetu obywatelskiego, który przyczyni się do wzmocnienia roli mieszkańców w procesach decyzyjnych w naszym mieście poprzez umożliwienie mieszkańcom każdej dzielnicy bezpośrednio decydowania o wyborze zadań realizowanych na terenie swojej dzielnicy. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider. Jak Państwo wiecie, w tamtym roku odbył się pilotaż tego budżetu. W trzech dzielnicach był to pilotaż, który był realizowany przez Fundację Twoje Miasto, która pomagała dzielnicom w przeprowadzeniu tego, aby w odpowiedni sposób wygrać zadania, które mają być zrealizowane. Dzielnicy pierwszej radni sami przekazali kwotę 50 tysięcy złotych na budżet obywatelski, który no, został rozdzielony. Bardzo dobrze to w tych dzielnicach wypadło. Mieszkańcy uczestniczyli w pracach związanych z tymi zadaniami. Zastanawiali się, które zadania należy zrealizować. To jest troszeczkę inaczej niż w przypadku zadań, które są realizowane bezpośrednio ze środków budżetowych dzielnictwa. To w dzielnicach radni dzielnicy sami decydują o tym, jakie zadanie ma być zrealizowane. Tutaj, w tym wypadku, budżetu obywatelskiego, Rada Miasta Krakowa na dzielnicę przeznaczyła 1,5 miliona złotych. Na wszystkie 18 dzielnic, tylko że do tej pory nie wiemy, jak
te pieniądze będą dzielone? Czy zostaną wybrane tylko określone dzielnice do realizacji zadań, na przykład 3, 4, 5, czy też każda dzielnica dostanie kwotę wydzieloną z tego 1,5 miliona złotych? Nie ma takiej informacji. I tutaj nie radni będą decydowali o tym, które zadania mają być zrealizowane, tylko o tym zdecyduje głosowanie obywateli, które jest przeprowadzane na terenie całej dzielnicy. Tak naprawdę Rada Dzielnicy, radni koordynują tylko i wyłącznie wybór i wybory, a resztę rzeczy już decyzja jest oddana w ręce mieszkańców. Wydaje się, że jest to o tyle trafne, że jeżeli podejmiemy się tego, że przystąpimy do tego pilotażu, tak trzeba powiedzieć, bo to po raz pierwszy będzie się działo w mieście Krakowie, takiego pilotażu dotyczącego budżetu obywatelskiego, to mogą do naszej dzielnicy spłynąć jeszcze dodatkowe środki, które powiększą nasz budżet i zrealizujemy jakieś zadanie, które będzie wskazane przez mieszkańców. Jak Państwo tutaj usłyszeliście z pisma, wynika, że ma być to grupa 10 mieszkańców, która może złożyć zadania. Oczywiście wcześniej przygotowuje się do tego określone procedury związane z tym, jakie zadania mają być wybierane, w jaki sposób one są grupowane, jakie kryteria są związane z tym, żeby te zadania wybrać. No więc tutaj musimy pamiętać o tym, że jeżeli decydujemy się na taki program, to decydujemy się na dodatkowe pieniądze dla Rady Dzielnicy, a tym samym dodatkowe pieniądze dla naszej dzielnicy, czyli dla naszych mieszkańców, dla nas samych. Stąd ja osobiście zdecydowałem się przedstawić na zarządzie ten projekt uchwały, aby uzyskał akceptację i aby został przedstawiony Państwu radnym pod głosowanie. Wydaje mi się, że każde dodatkowe środki oraz pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców jest godne tego, aby można było ten budżet obywatelski w naszej dzielnicy uruchomić i przeprowadzić wszystkie procedury, które są z nim związane. Dlatego też apeluję do Państwa radnych o podjęcie decyzji przystąpienia do tego budżetu obywatelskiego. To jest moje zdanie. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę Pani Radna Ciężar. Jeśli chodzi o dzielnicę 18, to uważam, że obywatele są bardzo aktywni i to widać po ilości spływających do dzielnicy PiS. Jest to największa ilość w Krakowie, bez wszystkich dzielnic. To jest jedna rzecz, a druga jest taka, że obawiam się, że jeżeli faktycznie każda dzielnica zobaczy, że są dodatkowe pieniądze w budżecie, no to się wszystkie prawdopodobnie będą chciały zgłosić i to wyjdą jakieś śmieszne kwoty na dzielnicę. I ja tutaj nie krytykuję to, że czym przystępuję, czy nie, tylko sama idea, skoro to są tak niewielkie środki, ja jeśli byśmy podzielili tą kwotę powiedzmy na 18 dzielnic, no nie wiem, jaka będą kryteria tego, bo może być 5, 18, nie wiemy właśnie, że po prostu to tylko rozdrażni ludzi, no bo to jest tak, wielkie halo wokół tego budżetu, tego eksperyment, a tu się okazuje, że co do czego to jest po prostu złotówki. 150 tysięcy to złoto, nie są jakieś mikrosy. No to ile może to zrobisz do finansów jakąś imprezę, ale jeżeli ktoś by chciał inwestycje choćby buki, remont chodnika, to za 150 tysięcy to nie poszalejesz. No więc co ma wszystko? No nie, ja nie mówię tutaj, tylko mówię ogólnie. To jest takie, no, jeśli chodzi o takie kwoty, no to się zaczyna być takie troszkę niepoważne. No i idea jest tak, że można powiedzieć taka ciekawa. Mówię, tu mam takie mieszane uczucia. Ja tylko chciałem powiedzieć, że w dzielnicy pierwszej ten pilotaż był przeprowadzany, gdzie radni sami zdecydowali na 50 tysięcy złotych. Ile? 50 tysięcy złotych. Bardzo mieszkańcy byli zadowoleni. Ale nie wiecie, na co poszło? Nie, nie pamiętam teraz, na co zostało skierowane. Tutaj też trzeba pamiętać o tym, że te zadania mogą być i twarde, i miękkie. Tak? Czyli może być to jakiś remont chodnika, ale mogą być to również jakieś rzeczy związane z dofinansowaniem różnych innych działań, które... Chyba, że na przykład zabranie dzielnicy trochę pieniędzy zostanie dołożone. Nie, to jest tak, że jest 3 miliony na budżet obywatelski miejski i 1,5 miliona na budżet obywatelski dzielnicy. Pan przewodniczący Szuba. Dziękuję bardzo. Rozumiem wstępne obiekcje u Państwa, bo mnie nie ma.
Bo proszę sobie, obiekcje polegają na tym, że wszyscy, większość z Państwa wypowiada się tak, że no to się może nie opłaca. A co będzie, jak społeczeństwo się wypowie, jak w ogóle nie przystąpimy do tego? Przecież każdy powie, no mogliśmy coś zyskać i nagle nic z tego. Jestem jak najbardziej za tym i będę wszystkich namawiał i prosił, żebyśmy głosowali na przyjęciem tej uchwały, bo zawsze coś tam z tego będzie. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący, jeszcze raz źle zrozumiał, bo to nie jesteśmy przeciwko temu, tylko mówimy, że to jest taka troszeczkę sprawa nie za bardzo. To wygląda, że to może być tak jak kiedyś konkurs, prawda? Były takie środki przeprowadzone, że dzielnice nam się akurat w jednym roku udało wygrać, prawda? Poszły na budynki na stalowe. Może to być na takiej zasadzie, bo wyobraźmy sobie, no, jeżeli wszystkie dzielnice dostaną po 150 tysięcy, to są to duże pieniądze. To są zawsze pieniądze jakieś i o wszystko trzeba walczyć, czyli nie dyskutuję w tym temacie. No, o czym że o wszystkie trzeba walczyć. Nie, dyskutujemy ogólnie. Ja też jestem biologa, to też nie znam procesu. Tak, tak. Po to pani Marianie dyskutujemy, że po to jest sesja się odbywa, że możemy na sesji... Nie poznali pana wątpliwości, ale tak powiem, doszło do jakiejś konkluzji, a nie do wypowiadania takich zdań, które... O niczym nie świadczył, gdy niczego nie prowadzą. Dziękuję Państwa. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Zachowanie spokojne. Bardzo. Ktoś jeszcze z Państwa radnych chciałby wziąć do dyskusji? Pan radny Krzton. Jako najmłodszy radny, to tutaj koledzy. Chciałbym powiedzieć i przychylić się do opinii osób, które, że tak powiem, mają pewne wątpliwości. Tu koledze Marianowi muszę powiedzieć, że ja też należę do tych osób, bo dwie rzeczy mi się nie podobają. Po pierwsze, mi się nie podoba to, że nikt z nas radnych, ani nikt z zarządu, ani pan przewodniczący nie jest w stanie powiedzieć, czy te pieniądze, bo nie wie, bo nie ma takiej informacji, to nie chodzi mi personalnie, nie wie, tylko że nie ma takiej informacji, że to pieniądze będą podzielone na wszystkie dzielnice albo tylko na przykład na dwie. I to i uważam, że to jest złe, bo powinniśmy w tym momencie to powinno być jasne, czy te 1,5 miliona jest dzielone na dwie dzielnice i za 750 tysięcy już można na przykład 2-3 projekty obywatelskie realizować, czy to będzie po, sorry Marian, ale to naprawdę skromne 100 tysięcy, czy tam nawet niecałe 100 tysięcy i zrobimy sobie znaczy mieszkańcy, my sobie nic nie zrobimy. No my sobie nic nie zrobimy, ale mieszkańcy mogą wybrać za przeproszeniem, ale chodnik wewnątrz osiedla. To ile chodnik? No tak konkludując, to co, jesteśmy przeciwni temu budżetowi? Ja jestem za, tylko uważam, że to jest za szybko. Ale jest piękny, idealnie, możemy o tym mówić. No, nie jest piękny, idealnie, żeby dyskutować. Sprawa jest jasna według radnego Paciorka, więc w ogóle uważam, że należy zakończyć. Czy pani wniosła wniosek formalny, pani radna? Tak, zgłaszam wniosek formalny. Zakończenie dyskusji. Przychylam się do wniosku pana radnego, bo czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji w celu zamknięcia listy mówców? Bardzo proszę. Nie widzę, w takim wypadku jest wniosek formalny. Bardzo proszę o to. Kto z państwa radnych jest za zamknięciem dyskusji o podniesienie ręki? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Raz, dwa. Dziękuję bardzo. Zgadzam się, wniosek pani radnej przeszedł. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały nr 2. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 2? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę na druk. Dwie się wstrzymały. Numer dwa. Zamykamy, proszę Państwa, punkt czwarty.